Siema ludzie, witam w grze YMI Dead at Sea. Gra, która została mi polecona przez jednego widza na Facebooku, fanpage'u. Polecam zalajkować. i właśnie w ogóle się poplułem, nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się stało. Ale słuchajcie, o, o czym jest gra? Podobna jest, powiedzmy, w pewnym sensie, może graficznym, do kindergarten, z tym, że tutaj badamy. Tajemnice własnej śmierci i wcielamy się w jakąś postać. W sumie nie mam pojęcia dokładnie, e, jaką, jak to wygląda, ale z tego co czytałem, to właśnie musimy zbadać tajemnicę własnej śmierci i możemy, jakby, wchodzić jako duch w inne postaci i rozmawiać z innymi postaciami i się dowiadywać innych rzeczy. Nie wiem, obejrzyjcie ten film, zdecydujmy wspólnie, czy chcemy z tego serię, czy też, e, czy też nie. Ja biorę File 1, oczywiście gra po angielsku, Wow! Ok, coś tu się odpiepszyło. Gra po angielsku, także będzie moje półprofesjonalne tłumaczenie. A tak naprawdę znowu się będę męczył, nie wiedząc co znaczą te słowa. O, to koniec. To boli, pomocy. Tutaj się pojawiają takie dziwne napisy. To boli, Jezu. Co to jest? Ja tego nie rozumiem. Pomo pomocy, bo są głośne napisy. Hej! Ktoś, ktoś do mnie powiedział. Okej, okay. jaki to jest uśmieszek? Um, Okej, okay. Wy, wygląda, y, ale to nie jest jeszcze pora na śmierć. Czyli coś mi powiedział tam z moją głową? Powiedzmy, głowa ci odpadła, ale to nie jest jeszcze pora na śmierć. Twoja historia nie kończy się tutaj. Po prostu podążaj za moim głosem i doprowadzę cię tam, gdzie chcesz. Okej, okay, strzałkami oczywiście kierujemy i to właśnie jesteśmy tym duszkiem. E, tak, tak dużo bólu, e, czuję, czuję innych pod sobą. N nieważne, okej, okay, klikamy sobie J. Uuu, zobaczcie, tak, taki jest styl graficzny. Niby kindergarten, ale tak naprawdę bardziej przypomina to jakiegoś Game Ale ja lubię takie pixel arty. O, to zadziałało. Um, właściwie witaj z powrotem chodź tutaj i po porozmawiaj ze mną telepatia e, telepatia sprawia, że jestem wyczerpany hm kto się w ogóle ze mną komunikuje o jestem duszkiem a i to jest postać wow Okej, okay. Heya! My name is Paulo. Jestem Paulo. It's me, Paulo. Co się stało mi? <grym> tak. Um, Aha, czyli um, gdybym był tobą, też bym nie wiedział o co chodzi. E, jak dużo pamiętasz? Um, pamiętam, że. A, umarłem. Dobra. Nic, prawda? Wiesz, mam dla ciebie złe wiadomości, jesteś martwy, ehm, dokładnie zostaje zamordowany, czyli uwaga, rozwiązujemy tajemnicę własnej śmierci w tej grze, zobaczymy. Gra jest pod, taka, Kindergarten był taki, wiecie, taka muzyczka fajna, a tutaj bardziej jest to poważne, klimatyczne. Właśnie, jeżeli tutaj trafiłeś jakimś cudem, i co zasubskrybuj kanał. Radzę, znaczy polecam po prostu. Ja do niczego nie nawiałem, ale fajnie by było, okej. Okay. Ale, um, ale twoja dusza cały czas się błąka po tym świecie i zanim odejdziesz kompletnie, to po prostu przyzwałem tą duszę, duszę z powrotem. Było bardzo blisko, prawie zawiodłem. Okej, okay, mam, pe mam pewne pytania i co teraz? Ma mam pewne pytania. Jasne, ja, no i oczywiście, że masz. E, gdzie jestem? Okej. Okay. Jesteś na małym statku. A przynajmniej tak oni nazywają tą rzecz. Um, <laughs> Czekajcie. It's really more than a ferry. Nie, nie wiem, co to jest ferry. Oczywiście, o nie, nie mogę teraz sprawić, bo mi się gra przerywa. Powiedzmy, że to jest taki statek, ale trochę większy. E, niestety nie znam naszej dokładnej lokalizacji. Kim jestem? Nie mam pojęcia, ale nie powinno, nie powinno to być trudne, aby się dowiedzieć, kim jesteś. Jeśli znajdziesz jakieś martwe ciało gdzieś tutaj, to prawdopodobnie jesteś ty. A kim ty jesteś? Mam na imię Paulo, czyli widzę martwych ludzi. A, czyli ja jestem tym duszkiem. Uwaga, ja się wcielam tym duszkiem i to jestem powiedzmy ja, czyli flotar, a to jest Paulo. Paulo sobie leży na łóżku. Widzę martwych ludzi. To coś, czego co niezbyt dobrze rozumiem. Czemu jestem. Dobra, okej, okay. głupie pytanie zadałem. Czemu jestem martwy? To jest naprawdę duże pytanie, prawda? Ale nie mam pojęcia. Twoje wspomnienia przepadły i nie mogę ich przywrócić. Okej, okay. mm, dobra, dobra, dobra. Nie mogę ci niestety pomóc, przepraszam. Nevermind co teraz, wiesz jeżeli mam być sam szczery, potrzebuję twojej mocy, pomocy, e, coś, e, coś złego się tutaj dzieje e, z tymi ludźmi na statku, ja mogę to wyczuć, e, nie mam pojęcia, ale e, ale zmierzamy do jakiegoś koszmaru, koszmaru na jawie, coś z tymi ludźmi jest nie tak nie mogę tego e, zatrzymać e, jestem po prostu dzieciakiem o, kindergarten, tam też były dzieci, łuchu Um, a dorośli po prostu nie słuchają mnie, bo jestem dzieckiem. Co mogę zrobić w Twojej w obecnej formie? No niezbyt dużo. Faktem jest, że um, po prostu błąkasz się po tym świecie. by a tread. Tre Co tych ty, ready? Gdzie jest mój translate? Google niezawodny. Tych ready. To jest wątek, okej okay, wątek. gwint nić, nitka, pasmo, krok. Wow, tyle różnych tłumaczeń. Okej. Okay. Czyli jestem jak taka nitka w ogóle muzyka mi się. Muzyka mi się przerwała, nie wiem o co chodzi. Nie, nieposiadanie ciała jest pewną zaletą, panie, panie, panie flotarze. Um, możesz jakby wchodzić w ludzi, czytać ich myśli albo ich kontrolować. Jeśli będziesz używał innych ludzi, um, możesz się dowiedzieć, kto, kto Ciebie zabił i dlaczego. OK, M mogę, po mogę posiąść ludzi? Tak, może. Ale nie jestem jeszcze do końca pewien. E, twoja obecność jest tutaj bardzo słaba. E, jesteś Czekaj, if you Aha, jeżeli jesteś zmęczony. Em... No, po prostu, jeżeli jesteś zmęczony, to jakby konsekwencje skoczenia w osobę mogą ciebie skonsumować. Cokolwiek to znaczy. Bo źle to przetłumaczyłem. Okej. Okay. Będziesz rozumiał danej osobie myśli oraz uczucia. You stand a better shot at jumping. Aha, czyli mogę w nich jakby skoczyć. Im więcej ludzi zrozumiesz, tym bardziej będziesz mógł ich kontrolować, powiedzmy. Co jeśli zrozumiem, zrozumiem człowieka, czy mogę go posiąść jakby na stałe. Aha, czyli to zależy od dwóch rzeczy, czyli jakby ludzie nie dają zawsze się kontrolować w pełnej tej, wiecie. Dobra, po, po co to komu? On tutaj nie, naprawdę nic ciekawego, nic ciekawego nie powiedział. Gwarantuję wam. Okej. Okay. Um, czyli yy, spróbujemy teraz po prostu wykorzystać moją moc. Dlaczego ja nie mam muzyki? Halo? Muzyko, uaktywnij się, bo bez muzyki to jest tak smutno. Dobra. Mm, o, dobry timing wybrałeś. E, spróbuj posiąść tego kotka. E, jego dusza nie powinna posiadać zbyt wiele odporności i powinieneś być w stanie e, przejąć pełną kontrolę nad nim. E, idź i zobaczmy, co się Czyli to jestem ja, zobaczę taki duszek, Okej, okay? okej. Okay. spacja albo X. Mm, tu mamy, ko o jezu, jaki kot czerwony. Wow, jestem kotem! Hmm, on myśli, zobaczę. Paulo myśli. Paulo, czekajcie, czy da się zapisać tą grę? Się zastanawiam. Resume game. Ja bym chciał muzykę, ja naprawdę bym chciał muzykę. Save with Teddy, ok, zapiszemy sobie grę, wiecie. E Halo, da, da, da się zapisać, czy mogę to na to kliknąć, albo coś takiego. Nie, ni nic naprawdę się nie dzieje, ale ja bym. Wow! Okej, okay, czyli. Jo... Wow, tu fajne rzeczy się naprawdę dzieją. Dobra, mogę z sobą porozmawiać? A, chyba mi pokazuje, że mogę z nim teraz porozmawiać. Dobra. Um... <laughs> Aha, czyli muszę przyjąć kotka, e, pani kotku, i porozmawiać z tobą. J. Miał! Tak, e, tak jak myślałem, e, to jest bardzo proste przejąć kota. Mhm. Więc, e, jak ci się podoba twoje nowe ciało? E, wiesz co, to będzie trudno się teraz porozumieć, bo koty nie mówią po angielsku. E, więc musisz po prostu opuścić ten, e, ten, ten, ten pokój. Miał? E, tak jak powiedziałem, twoja, e, twoja łączność z tym światem jest bardzo słaba. E, aha, czyli. E, tak naprawdę jest tak słaba, że możesz mieć problem przesuwać e, jakieś takie obiekty, wiecie, które stoją typu, nie wiem, wazon albo szafkę, albo coś takiego, albo na przykład drzwi. E, będziesz musiał poeksplorować e, te obszary i w, 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 czekaj, a how's before you enter them yourself? Aha, czyli po prostu będę musiał poeksplorować zanim wejdę w jakąś postać. Okej. Okay. Innymi słowy, potrzebujesz, e, potrzebujesz po prostu opuścić ten pokój, tak? E, otworzę dla Ciebie te drzwi, ale, mm, ale później będziesz musiał sobie radzić sam. I tak na przyszłość, jeżeli czegoś będziesz potrzebował, to po prostu chodź i porozmawiaj ze mną. Jestem Paulo, także ja ci pomogę. Dam ci jakąś radę albo zrobię co po prostu będę mógł. Okej, okay. tylko ja bym chciał i zapisać grę, szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Save game. Tak, chyba zapisałem grę, także teraz pójdziemy sobie do głównego menu mm, confirm i. O, muzyka jest teraz, także sobie odpalimy po prostu je jeszcze raz jakby. Chapter pierwszy. O! I mamy muzykę. Witam z powrotem po tej chwili. Nie mogę niestety otworzyć drzwi, dlatego wejdziemy sobie znowu w naszego kotka. Pyk, jestem kotkiem, także możemy sobie. Ej! Oś, ty kurde, nie otworzył mi drzwi. Um, aha, dobra. Czyli teraz muszę z nim porozmawiać. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Aha. Dobra, dobra. Czekajcie, nie mogę w ten sposób, więc może będę musiał wydostać się tutaj z tego pokoju w inny sposób. I jedyna rzecz, która mi przychodzi, to jest po prostu. Eee, w sumie nie wiem, jak się stąd wydostać. Co ja mogę jeszcze posiąść? Bo na dół nie mogę iść w żaden sposób. Mhm, mm mhm. Mm ok, nie mogę z nim porozmawiać. Ja myślę, że po prostu albo wyskoczę sobie wentylacją, albo albo coś takiego, ale tu się okazuje, że, e, że niestety w ten sposób się nie da tego załatwić, bo jeżeli ja idę. O, jeżeli idę w dół, to nic kompletnie się nie dzieje i nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Chyba nie. Okej, okay, wiem, co muszę zrobić. K, mamy jakby specjalną zdolność. W tym wypadku jest to skakanie naszego kotka, także możemy sobie wyjść wentylacją. Czyli on powiedział, że może nam otworzyć drzwi, ale powinniśmy sobie radzić sami i to będzie jakby pierwszy test. Zobaczcie, mogę, jestem kotem i mogę skakać. Wychodzimy. Wow! Mamy tutaj dużo ludzi, fajnie, naprawdę podoba mi się ten styl graficzny, taki pixel artowy. Hej, Mercurio, bardzo się cieszę, że Ciebie znalazłem, powiedział Alton. Naprawdę co, co się dzieje? O w sumie nic, na, na, naprawdę nic się nie dzieje. Czy skończyłeś już swój obiad? To no, w sumie skończyłem. Dinner hour, aha, czyli godziny podawania jakby obiadu są, skoń, są zakończone. Teraz wrócę, wrócę i posprzątam kuchnię. Okej, okay, naprawdę lubisz w stanie, znaczy, w stanie w kuchni, zostawanie w kuchni po godzinach, prawda? Dobra, on coś tam mówi. Z moich obserwacji, czekaj, my shift is the observation room is over. so go na kick. Back, aha, czyli po prostu, pójdę się teraz zrelaksować. Um, czy czegoś potrzebujesz? Powiedział Mercurio Mer Aha, oczywiście, właśnie sobie przypomniałem e, Szukam Su. E, prawdopodobnie e, ona już nie pracuje, prawda? Je, yeah, oczywiście, że nie pracuje e, Masz jakiś pomysł, gdzie ona może być? Powiedział Alton Nie Okej, okay, tak sobie pomyślałem Wyglądała dzisiaj na trochę smutną, e, prawda? Może nie mam pojęcia. Uuu, Markurio, Markurio, który to jest jest po lewo czy prawo? Bo naprawdę nie mam pojęcia. Byłem ciekawy, co się stało. Prawdopodobnie nic. Okej, okay. um, maybe I will stop by her room to check on her. Aha, czyli może pójdę do jej pokoju i sprawdzę, czy coś się stało. Um, okej, okay. czyli czyli idź, ja, ja idę posprzątać kuchnię. Markurio idzie posprzątać kuchnię. Dobra, który. Markurio, okej, okay. to jest kucharzyk. Hmm. Alton, czyli Alton to jest ten blondynek, rozumiem, e, więc e, wydaje mi się, że powinienem iść sprawdzić pokój, e, pokój Suna na pokładzie wyżej, ale, ale nie jestem pewien, czy powinienem to robić, e, czy to nie jest dziwne, nie mam pojęcia, okej, okay, on się tutaj zast zastanawia, a ja jestem kotkiem, dobra, wiecie co, wchodzimy sobie do pokoj pokoju, a, czyli ni niestety nie mogę otwierać pokoi, bo jestem kotem, zapomniałem o tym. Tutaj mamy jakieś restroom. To jest chyba napisane restroom, czyli pokój odpoczynku albo jakiś masaż, albo idzie, inne dziwne rzeczy. Ale my wchodzimy na górę, zobaczymy. Może to był Alton? Alton, tak, Alton. Może Alton ma coś wspólnego. Dlaczego su była. Um, była smutna? Miau! Hej, kotku. Uh, eee, so boring, maybe I can. Aha, czyli on jakby obserwuje ten pokój, czeka pod tym pokojem. Maybe you can come with me. Aha, czyli może pójdziesz ze mną, aby dotrzymać mi kom, um, towarzystwa. Uh, super. Um, wygląda na to, że wszyscy seem to jest uh, czekajcie, jak we... uh, 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 uh. Rozmawiam z Kotem, co ze mną jest nie tak? Dobra, czyli w sumie niczego nie, niczy, się nie dowiedzieliśmy, ale jestem. E, ale ja chcę się w niego wcielić. Bum, A, spacją. O, jestem teraz. Jestem Altonem. Dobra, mogę wejść do środka. Uuuu! Hej, Alton, co, co się dzieje? Uuu. U mnie nic ciekawego. Co u ciebie? O, okej. Okay. Mm, możesz wejść. <grym> Bo oczywiście nie zapukałem, tylko wszedłem bez pukania. A, tak, oczywiście. Dobra. Więc e, wszystko z tobą OK. Wyglądałaś na smutną dzisiaj dzisiejszego poranka. E, zrobiłem nowego mixtape'a, który myślę, że po prostu ci się spodoba. Nie, zapytajmy, czy wszystko z nią jest OK. Ale muzyka. Tak, wszystko, wszystko jest okej. Okay. Przepraszam, jeśli, e, jeśli jeśli martwiłeś się o mnie. OK, z tym mixtape'em. O, to brzmi naprawdę super. Uh, maybe we can drop the room sometime and listen to it min the mixtape. Aha, czy posłuchaj po prostu tego mixtapika, którego tutaj zrobiłem. Ta, oczywiście, cz znaczy często jestem po prostu e, bardzo zajęta, ale, ale spróbuję kiedy będę miała trochę czasu. Okej, okay, więc w sumie to by było wszystko. Do, do, do zobaczenia! Alton, poczekaj! Uuu la. Nie byłam z tobą całkowicie szczera. Masz rację. Co, coś się stało zeszłej nocy. Ktoś włamał się do mojego pokoju i coś zabrał. C co? Nie mam pojęcia. Moje drzwi były otwarte. Uu. Wydaje mi się, że m, ktoś, ktoś otworzył je siłą. Czemu ktoś miałby to robić? Albo co ci ukradli? Albo musimy o tym komuś powiedzieć. Co ci ukradli? Wydaje mi się, że szukali czegoś m, bardzo wartościowego. Okej. Okay. Niektórzy ludzie e, nie mają wstydu, kiedy, kiedy chodzi o pieniądze, czyli wiecie, okradają i tak dalej. Ale nie mam naprawdę pomysłu, dlaczego złodziej e, mógłby wybrać mnie. Mm, nie trzymam tutaj nic wartościowego. Okej, okay, co oni ci ukradli? Um, oni ukradli a Family Heirloom. E, aha, czyli pamiątkę, powiedzmy, jakąś starą wazę. Tak, dokładnie, starą wazę. Nie była zbyt dużo warta, ale... Um, oni prawdopodobnie o tym nie wiedzieli. Um, a, ale byłoby naprawdę, naprawdę bardzo miło, gdyby mi się udało ją e, odzyskać z powrotem. Musimy kogoś o tym powiedzieć. Nie, nie możemy. A, to znaczy, chciałabym to za, e, zachować między Tobą i mną, rozumiesz? Między nami. Um, nie mam pojęcia, komu możemy ufać na tym statku. E, nie mam pojęcia, kto za tym po prostu stoi. M może mógłbym ci pomóc. E, dowiedzieć się, kto, kto za tym stoi. Naprawdę nie wiedziałam, że. E, nie, nie chciałem po prostu cię w to wciągać. E, wiesz, po to tutaj przyszedłem e, za pierwszym, jakby podejściem, czyli wiecie, zapytaliśmy się, czy, czy coś jest z nią nie tak, prawda? Dziękuję ci, Alton. E, możemy zacząć po, po prostu rozmawiając z ludźmi w, na statku. E, coś może zauważymy. Okej, okay, zróbmy to. Ksu join party. Czyli mamy, kurde, mamy już naszą, naszą partię, naszą, naszą drużynę. Powinniśmy iść. To total seven people. Ok, czyli mamy siedmiu ludzi. Bardzo podobnie było w kindergarten. W ogóle wspominam o tej grze, jeżeli ktoś nie oglądał i trafił tutaj przypadkiem. Polecam sobie, polecam sobie, bozie, bo naprawdę bardzo fajna gierka. I uwaga, każda z tych osób, z tych siedmiu osób zgrywa, zgrywa, skrywa jakieś sekrety. I naszym zadaniem będzie się dowiedzieć o co. To też było w opisie, właśnie tej Gierki. E, zacznę, zacznę od górnego piętra. Mercurio prawdopodobnie jest w kuchni, e, w, w jadalni. Mm, on the first mate is well. Jest bardzo łatwy do znalezienia. No dobra. Zobaczymy, czy ta nasza koleżaneczka. Su, tak? Su. Ok, ona idzie ze mną. Mal fajna muzyczka, podoba mi się. Mm, tu mamy jakiegoś lokaja. Tak mi wygląda jak taki lokaj. Hej, witaj, Alton. Czy. Mm, czy mógłbym ci jakoś pomóc? Powiedział Ferd Ferdynand. Um, a, a czyli to jest. First mate to jest, kurde, to jest stopień. First majtek. Powiedzmy, że to jest majtek. Nie, nie mam pojęcia, nie chcę teraz sprawdzać, bo mi się muzyka znowu wyłączy. Um, ale jako majtek um, na, tym, na, na tym statku, moim obowiązkiem jest pomóc, pomóc załodze, jak tylko będę mógł. Mm -hmm. e, jak się miewa łódka? E, ja, jak się miewają pasażerowie? Czy zauważyłeś, coś czy zauważyłeś coś ostatniej nocy? Jestem po prostu ciekawy. Ostatniej nocy? Hmm. E, czekajcie. Aha, upewniałem się, że wszystkie jakby readings, jakieś pisma odnośnie statku były prawdziwe, albo nie wiem, coś spisywał, coś ze statkiem w każdym razie. Um, a, czyli coś jeszcze robił? Double checking, e, jakieś instrumenty sprawdzał w pilothausie. E, tak, trochę mi to zajęło. E, I potem później poszedłem do łóżka, ale muszę przyznać, że było warto. W ogóle jakiś dziwny ten gościu się wydaje. Okej. Okay. Mm, czy to nie jest coś, co powinien kapitan normalnie robić? E, czy to wszystko było niepotrzebne? E, Okej, okay, zapytajmy. Może, e, ale to nie jest moja... Czekaj, but is it not my job? Aha, czyli to, e, może, ale to, czy, czy to nie jest moja e, praca, aby jako e, pierwszy oficer... Pier... To nie jest Majtek. Powiedzmy oficer, nie wiem, Majtek. Um, aby pomóc kapitanowi e, jak tylko mogę. Um, o, oh, not Ok. Czyli to jest e, kapitan, ale jako kobieta. OK, okej. Okay. Ona nie może być w, we wszystkich miejscach naraz, więc e, muszę po prostu użyczyć jej moich uszu i oczu. Um, to znaczy, że muszę upewnić się, że wszystko, wszystko jest zrobione. Um, wszystkie, no, 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 wszystkie rozkazy wykonane. ok i, i pobiegu. Czyli w sumie nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że jest bardzo oddany e, pani kapitan. Rozumiem, tutaj w sumie nic nie ma, także możemy sobie stąd wyjść. I powiem wam, że bardzo przyjemna gierka, taka się wydaje. Uuu, jakaś DJ-ka tutaj, jakieś imprezki. Dobra, wyjdźmy. O! Ale, ale piękny statek, podoba mi się tutaj. SU. So. A, dobra, tu jest ten. Um. Select, ale nie, Alton, czekajcie, um, jak się miewasz, dobra, zapytajmy jak się miewa, jak się miewasz, a spoko, w sumie, um, wiesz, teraz się relaksuję i podziwiam y, zachód słońca, tak, zachód słońca, Daryl, uuu, um, niezbyt często doświadczam widoku takiego jak to, lepiej doświadczę go, kiedy, kiedy mogę, um, co to znaczy, że niezbyt nie często, jakby. Czy widzisz te chmury? Eee, wydaje mi się, że będziemy mieli burzę. Eee, bardzo, no, za niedługo będzie po prostu burza, jakiś sztorm. Okej, okay. o zobaczcie, tam jest ten Majtek. Okej, okay, dziwne. Mm, wygląda na to, że ta burza będzie naprawdę, naprawdę zła. Wydaje mi się, że to jest takie e, metafora tego, co tu się dzieje na statku, czyli że się zbliża burza i zbliża się morderstwo. I to jest coraz bliżej, i będzie, wiecie, wszystkie rozwiązanie. Tak mi się zdaje. Dobra. E, czy zauważyłeś coś cie cie ciekawego, interesującego ostatniej nocy? Nic. Aha. E, czyli, gdzie byłeś? E, byłem tutaj, e, na zewnątrz w statku przez całą noc. E, a tak naprawdę, nie, kapitan, e, kapitan wyszedł i próbował mnie zagadać, więc wróciłem do mojego pokoju, to wszystko. Czyli nie lubisz kapitana. Mm, nie lubię e, ani jej nie lubię, ani ją lubię. E, po prostu. I don't, po prostu nic o niej nie wiem. Okej, okay, jakiś dziwny ten człowiek jest. Um, penny for a czyli um, pens za twoje myśli, czyli o czym myślisz, tak jakby się pytamy. Um, za, po prostu się zastanawiam, dlaczego tutaj jestem. Okej. Okay. Wydaje mi się, że e, to zależy od tego, czy wierzysz w Boga, czy nie. Nie, nie. E, mam, miałem na myśli ten statek. Dlaczego tutaj jestem a, i dlaczego, i co ci ludzie tutaj robią? Um, wydaje mi się, że dlatego, że kupiliśmy um, bilet, tak mi się zdaje, albo... Uh, a co ty tutaj robisz? Dobra. Uh, how do I get her? A, ah, czekajcie, to jest w jaki sposób się tutaj dostali, ale nie po co. Rozumiecie? On mi tak odpowiedział. Um, nie, nie na Karaiby albo um, gdziekolwiek, żeby ci ludzie płacili pieniądze, aby się udać. Okej, okay. jesteśmy po środku niczego. Um, w statku, który po prostu za wolno płynie, jak nam. Jak na, no, po prostu tak mu się wydaje. Uh, there is no way this ship space for itself. Kurd, dziwny. Dobra, dlaczego tutaj jesteś? My jestem tutaj, ponieważ uh, I want to be. A, a, czyli chcę być w pobliżu paru ludzi, um, jeżeli to jest możliwe. Czyli on kogoś śledzi. okej okay. Podróżuję, podróżuje gdzieś i po prostu nie miałem gdzie się udać. Nie wiem, jego, jego wypowiedzi są naprawdę bardzo dziwne, taka e, dość zamknięta zamknięta osoba odpowiadająca nie tak, nie wiem e, w sumie co Ci to interesuje. Także dość, dość to jest ciekawe, nie będę, nie będę ukrywał. E, to z, te drzwi są zablokowane, nie powinniśmy tutaj iść. Okej, okay, ale ja bym chciał się dowiedzieć więcej. A czy, co się stanie? Uwaga. Co się stanie, jeżeli pójdę do tego pokoju? Nie, nie do tego pokoju. Chyba do tego? A te drzwi są zablokowane, czyli tylko pod postacią kota będę mógł wejść tam i sobie w razie czego zapisać grę. Dobra, idziemy porozmawiać z tym panem. E -e -e jak tam było ze nocy, co się działo? Ostatniej nocy? W sumie nie wiem. E -e szukałem swoich zwie zwierząt w tym samym czasie, powiedział Garf. Uuu to jest chyba jakaś czerwony, jakiś czerwony kapturek. W sumie ostatniej nocy e, rad się, e, znaczy szczur się wdarł do mojego pokoju, wszedł do mojego pokoju. E, a na szczęście udało mi się go pozbyć. E, um, Okej, okay, czyli nie mogę pozwolić, aby szczury e, rozsiewały jakieś cho choroby na moje zwierzęta. Mm, nie wiedziałem, że są szczury na tym statku. O, oczywiście. Wyobraź sobie, że one się zakradają na statek, kiedy ten dokuje, kiedy ten się zatrzymuje w porcie. Kiedy się na niego dostaną, nie można nic zrobić, tylko po prostu trzeba je zabić. Okej, okay, czekajcie, dwa razy wziąłem ten sam dialog. Ok, więc jak leci? O, w sumie, hej, cześć! Czy widziałeś mojego kota? E, jest e, to czarny kot. E, bardzo lubię eksplorować, e, więc o let, e, czyli pozwoliłem po prostu, e, żeby się bąkał po tym statku. E, może ją widziałeś? E, czy masz kata? E kota? Super! Jak się nazywa? Um, Jej je, imię to Sunshine. Um, to jest to jedno z ironicznych imieni, um, bo ona jest czarna po prostu. Um, moja córka mi go kupiła. No, moja córka wybrała to imię w sumie. Um, powinienem wybrać coś innego. Okej, okay, tu mamy dziadziusia, który się nazywa Graf. Um, interested in checking out the observation room czekajcie. Już um, tak. Parole, bla 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 bla. Dobra. Czyli w sumie niczego się nie dowiedzieliśmy od niego. Dobra, ludzie. Wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy. Bo znowu to będzie gra, którą chcemy dosłownie chwilę sobie pograć. A gramy, kurde. E, gramy bardzo długo. Także ja opuszczam swoją duszę. E, wchodzimy w kotka i idziemy teraz sobie zapisać gierkę. Dajcie znać. Może jeszcze wrzucę e, z odcinek albo dwa, e, żebyście po prostu zdecydowali, czy chcecie, e, czy chcecie z tego serię, czy nie. Bo po pierwszym odcinku, właśnie. Wracanie do Peace Dev, bo pewnie się pojawią komentarze, gdzie jest Peace Dev. Po pierwszym odcinku, tam niby, że chcemy serię, chcemy serię, ale powiedzmy, że pierwszy film spodobał Wam się, dostał 100 tysięcy wyświetleń, drugi już chyba, nie wiem, z 40, trzeci 20, także ta, ta tendencja była dość, dość mocno spadała, dlatego. Zrobimy tak samo w tej grze, jeżeli wam się spodoba to po prostu zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i to tyle, to wtedy będę wiedział, że chcecie z tego serię i zrobimy sobie tak testowo ze 2-3 odcinki, żeby przetestować co jak i tak teraz będę robił właśnie z każdą grą, powiedzmy 3 odcinki będę wrzucał i wtedy będę decydował czy chcemy czy chcemy zrobić z niej serię, czy po prostu zostawiam wam gierkę, żebyście wy sobie ograli. A na razie dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnym filmie, na razie, pa pa!